Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. Więc zgodnie z zapowiedziami dzisiaj robimy ucztę. Tak jest, będziemy organizować wielką ucztę w naszym królestwie, w naszym mieście. Zapasy są, wszystko jest. Także chodźmy sobie do zamku, chodźmy najpierw do tawerny, bo tutaj jest chłop, przed odcinkiem zobaczyłem. Pogadajmy sobie z nim. Wezin, dobrze, w Wezin sobie powalczymy oczywiście. Zobaczmy jeszcze na garnizon, jaki mamy piękny, cudowny, zobaczcie. Co to jest? Popatrzcie się. Ilu mamy strzelców? Ilu mamy huskarli? No to jest coś pięknego, prawda? Niewiarygodne, tyle wam powiem. Po prostu piękna sprawa. Dobra. Więc to jest. Chodźmy teraz do zamku. Chodźmy do naszej żony. I... zróbmy sobie ucztę, bo jakby to jest właśnie też jeden z wymogów, tak, że żeby zrobić w ogóle ucztę, trzeba mieć żonę. Bez tego w ogóle nie ma takiej opcji, tak? Także zróbmy to. Wielkiej fety. Tak jest, mamy wystarczający, więc rozsyłamy zaproszenia. Tak jest. Co jest? Ej, dostałem renomę. Mam jednostki spadają cały czas w dół, ja nie mogę. I dostałem renomę, a... ja chciałem turnieje, żeby były, halo. O co chodzi? Naprawdę? Tyle zeszło wszystkiego? No teraz na razie chyba trwa uczta, prawda? Da, no jest tur! No! Matko, z jakiś bug? Czym się wydaje? Dobra, walczmy sobie w takim razie. Trochę sobie powalczy na turniejach. W czasie tej uczty, bo jak są uczty, to są turnieje, wiadomo, tak? Ledwo, kurde, go smyrnąłem. No. Wow. Dobrze. Wow, no naprawdę nie trafiłem dziada. No dobrze, dobrze, kurde. Przegrywaliśmy, taka tu teraz jest wyrównana sytuacja. Nadprowadzimy teraz, wow. No nie wierzę, lansą z przysiadów tego. W tarczę. No, wow, wygraliśmy ten poziom. A już myślałem, że padniemy i nas dopuszczą dalej po prostu. Ale proszę bardzo. Wow. Ej, oni mają konie. Dobrze. No nie wierzę w to. Dobrze. Dobra. Udało się, uff, dobra. Blisko było, ale się na szczęście dał radę. O kuźwa, ile ich jest. Dobra. Dobra. Trzeba ich od tyłu brać. Piękna sprawa. Udało się. To było ciężkie, ale daliśmy radę. No kurde. No bez kitu.
O Jezus, kto mnie jeszcze oszczepią tam pije? Ja pierdzielę, nie! No i przegrałem. Ja pierdzielę. Nie, wiecie co? Gówno. Ile kasy straciłem, ja nie mogę. Jasny gwint, naprawdę. Takie gówno. Oh, fuck you. No mogłem się lepiej zachować przecież z tym łukiem. I ja pierdzielę. Kto to jest? Dobrze cię wiedzieć. Szeptem. Wciąż dobrze wspominam twoją... Co? Czy ja zdradzam swoją żonę z jakąś Lady Glundę? Córka osoby o imieniu Lord Iria. Okej. Okay. Dobra, stawiamy na siebie w takim razie. Dupa, walczymy dalej. No ty dziadu pieprzony. O kurde mać! No, w końcu. A tam jeszcze druga drużyna jest. O jasny gwint. No, dobrze. Jeden na jeden, chodź tu. Pięknie. Jezus Maria. No mówiłem wam, na odcinkach zawsze lamię w turniejach, a poza odcinkami po prostu mi idzie pięknie. Wow. Pięknie. Może być. Uff, ale... ja się tak muszę skupiać po prostu na tych turniejach. O, dwuręczny. Spoko. Dobrze. Dobrze, dobrze. Gdybyśmy my nie tu od tyłu ich nie brali, to nie wiem co by było, powiem wam. Dobrze. Oto come on. Wow. Ej, ale ja zapomniałem, że za, organizowanie uczty dostaje też się renomę. Więc my musimy częściej robić te turnieje. Czy te, wiecie, te uczty, bo dzięki temu będziemy też renomę dostawać. Wow. Spoko sprawa, naprawdę. Pięknie. Dobrze. I bierzemy konia i do widzenia. Tak jest. Dobra. Co? Nie wierzę w to. Co? Drugi turniej tak w dupę dostałem? Chyba was posrało. Dobra. Powiem wam tak, wkurzyłem się i to bardzo. Kasy straciłem w pizdu. I... po prostu jestem... Naprawdę, on... Ja miałem, kurde, miecz, tamten miał nożyk i on mnie nożykiem uderzył. Ma taki krótki zasięg, wiecie co? Niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. No, za będzie rage, kuźwa. Normalnie, nie. Mówię wam, jakbym grał poza odcinkiem, to bym, kurde, wszystko wygrywał. A tak to... pff, gówno.
Lord Jeremus, no. Dobrze. O, oni łuki mają, wow. Dobrze. Nerwujecie mnie, przeciwnicy. Wow. Jakie dziwne schizy ekranu przez chwilę były. Może w końcu wygramy teraz ten turniej. Ja nie mogę. To bez kitu. Będziesz mnie bił. Dobra. Daj konia. Pięknie, idziemy. O, tak jest. Dobra, która to będzie runda teraz? No, jeszcze tylko tego teraz dorwać i będzie. No, mamy, mamy miecza. Piękna sprawa. O to chodzi. Lanca. No, chyba cię porąbał. Wow. No, Meriga to był nasz. Nasz Meriga, ale na szczęście wygrali się z nim. Xerina, do dupy z tobą. W końcu zwycięstwo w jakimś turnieju. Ja cię kręcę. 3600. 12 renomy. Lady Glunde, Lady Tabath. A, ty jesteś córką Lorda Merigi. Okej. Okay. Glunde, czyli do Glunde też zarywaliśmy w takim razie. Już nawet nie pamiętam, z kim tam zarywaliśmy, ale okej. Okay. Marnit. Dobra. Tak jest, Lord Meriga. Pięknie. A potem, alaję nadamy i będzie git. Dobra, walczymy dalej w takim razie na turnieju, a co? O kurde, łuk. Prawda? Naprawdę nam łuki musi dawać. Ups. On ma tarczę, dziadu. No ja pierdzielę. No, no i co, i co? I nie dostanę się dalej, tak? Dostałem się. Pierdzielę to po prostu. Dobrze. Jak mnie rage'ują te turnieje, ja nie mogę.
Dzisiaj będzie odcinek pełen turnieju po prostu. No, to jest. Chodź tu, ty jesteś mój. Muszę cię dobić. Dobrze. Dobrze. Lecimy dalej. 3 kilo to już jest tak... taki pewniak, że dostaniemy się do kolejnej rundy bez względu na wszystko, także jest git. Pięknie. Double kill po prostu na koniec. Bez konia jestem cały czas, o co chodzi. Wow. Dobrze. Piękna sprawa. O to chodzi. I zwycięstwo w kolejnej rundzie. Tak jest. Wow, 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 wow. Piękna sprawa. Powtarzam się, ale to jest piękna sprawa. Satysfakcja, jak w końcu się pokonuje po prostu, nie? Pięknie. O, tak jest. Lord Merica doszedł do finału z nami. Jej. No i no, już trochę mniej kasy teraz wygraliśmy, ale wygraliśmy coś. Trochę renomy. Jest fajnie. Rozumiem, że ona się skończy, ta uczta sama z siebie. Tak bez mojej ingerencji, tak? O. No, ostatni turniej w takim razie i tyle z odcinka. O Jezu, łuk. Pieprzone łuki. Czemu? Po co mi ten łuk? Piękna sprawa. Dobrze. Mamy tarczę i mieczyk. No to tak możemy się bić. Dobrze. Dobra, tamten padł. Dobrze, uff. W końcu, może faktycznie tym mieczykiem lepiej się gra, bo jest szybszy. Tylko na bliższą odległość, bo ma mały zasięg. O kuźwa mać. O, pięknie. Pociachaliśmy ich po prostu niczym władca cesarstwa Kalradi, tak. Czy jakoś ty. O kurde. To jeden na jeden na jeden na jeden. Pięknie. Dwuręczny na dwuręczny. O kurde. Przykozaczył, ale to był Jeremus, to na szczęście nam dużo nie zadał. Na szczęście. O nie, no i fuck you, łuk. Kurde mać. Ja muszę tam dostać się tam, żeby... No nie! Czemu mnie zabiłeś? Kurde no, ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, koniec odcinka. W dupie to mam po prostu. Poza odcinkami mi lepiej idzie, więc nie nagram na odcinkach turniejów i tyle w temacie. Dobra.
Póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, oj, ziewa mi się, sorry. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, na razie.